Barbara Kasińska, witam Państwa w studiu otwartym. Dziś moim gościem jest pani Katarzyna Lach, wicedyrektor Domu Ulgi w Cierpieniu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Witam serdecznie. Witam pani redaktor, witam Państwa, dzień dobry. Przy Domu Ulgi w Cierpieniu działa hospicjum, które w tym roku obchodzi 10-lecie istnienia. Zaraz przejdziemy do początków tego, jak to się zaczęło, wszystko, kto był pomysłodawcą, ale Dom Ulgi w Cierpieniu to właśnie nie tylko hospicjum. Tak, Dom Ulgi w Cierpieniu imienia Jana Pawła II swoją nazwą obejmuje szereg działań, jakie mają miejsce w domu przy ulicy Fosza 5. Tutaj mówimy o wspomnianym hospicjum stacjonarnym, ale także działa fizjoterapia ambulatoryjna. Od 2012 roku działa też ośrodek dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, mamy poradnię rehabilitacyjną. Oprócz takich działań typowo z zakresu zdrowia, mamy także z polityki społecznej funkcjonujący środowiskowy dom dla osób z zaburzeniami intelektualnymi z 25 miejscami dla naszych podopiecznych. Oprócz takich działań objętych zinstytucjonalizowanych, mamy także szereg innych działań prowadzimy, bo funkcjonuje okno życia uruchomione przy Domu Ulgi. Działa także jadłodajnia dla ubogich, także codziennie o 13:00. Każdy potrzebujący, bez pytania o powody pojawienia się, o sytuację, może skorzystać z ciepłego posiłku. I w sobotę, i w niedzielę, w każde święto. Tutaj na pewno też należałoby wspomnieć o osobach uzależnionych. Bo przy hospicjum, przy Domu Ulgi w Cierpieniu jest też klub anonimowych alkoholików. Tak, oni spotykają się u nas od samego początku. Każdy może przyjść na to spotkanie. Zawsze w poniedziałek i w czwartek osoby się spotykają. W sali na dole od podwórka każdy może przyjść, zapraszamy. Także niezależnie, czy to jest, czy wypada w święto, czy jakiś dzień wolny od pracy, tam zawsze spotkanie jest, bo jak wiemy, nauk nie wybiera. Także zawsze te osoby mogą przyjść i szukać jakiegoś tam wsparcia u osób, które mają taki problem i doświadczyły. Także w każdy poniedziałek i czwartek o 18:00 odbywają się takie spotkania. Myślę, że teraz skupimy się na hospicjum, bo ono w tym roku obchodzi jubileusz 10-lecia istnienia. Jak to się wszystko zaczęło? Kto był pomysłodawcą założenia takiego hospicjum? Jak to wyglądało? Jeżeli mówimy tutaj o początkach, to należałoby tutaj powiedzieć o naszym patronie Janie Pawle II. W chwili jego śmierci pojawiła się taka idea tworzenia żywych pomników tego pontyfikatu. I taka idea zrodziła się też w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tutaj z inicjatywą wyszedł parafialny oddział akcji katolickiej przy parafii świętego Michała i bez osoby księdza Pawła Anioła to hospicjum by nie zostało uruchomione. Jego jakby determinacja w działaniu i dążenie do utworzenia doprowadziło do pozytywnego efektu i dzisiaj mamy to dziesięciolecie, tak? Możemy się z tego cieszyć. Bo te początki były trudne i trochę zajęło to czasu przygotowanie do momentu otwarcia. Tak. W 2006 roku, kiedy powiat nam przekazał budynek akcji katolickiej diecezji sandomierskiej, była to ruina. Nie było tam nic. Więc przystosowanie tego budynku do obecnego stanu, 2006-2014 uruchomienie, lipiec, to widzimy, ile czasu to nam zajęło. Niewątpliwie jednak należy tutaj już powiedzieć o tym, że wcześniej, zanim hospicjum zostało uruchomione, działały wcześniej inne jednostki, które już funkcjonowały, z których osoby mogły korzystać. Wszystko to odwleczone było w czasie ze względów na środki finansowe. W miarę możliwości budynek był remontowany, oddawane kolejne etapy, i to pozwalało na uruchomienie kolejnych jednostek. Tutaj, jeżeli chodzi o hospicjum, to też sytuacja prawna, tak? Musieliśmy czekać, że tak powiem, na konkurs. Na ten rodzaj, na ten zakres świadczeń medycznych. Został on ogłoszony na początku właśnie 2014 roku. Widząc, że taka oferta się pojawiła już tutaj, że tak powiem, podjęliśmy już ostatnie tak, żeby to piętro, gdzie funkcjonuje dzisiaj hospicjum,
zostało przygotowane już tak do przyjęcia pacjentów. Udało się to, udało się złożyć ofertę. Przeszła ona pozytywną ocenę i umowa została podpisana z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na początku było to 8 łóżek. Ile jest obecnie? Średnio blisko 20 pacjentów, 17-18 jest bardzo duża rotacja, jeżeli chodzi o naszych podopiecznych. Na początku 8 łóżek refundowanych, potem 12, teraz nam się przepisy zmieniły. Bardzo jesteśmy z tego zadowoleni, ponieważ od 1 kwietnia świadczenia w hospicjum przyszły jako świadczenia nielimitowane. Więc Narodowy Fundusz Zdrowia będzie płacił za wszystkich pacjentów objętych opieką w hospicjum. Troszkę to też zagrożenie niesie, bo nie ma to takiej płynności finansowej, ponieważ dopiero po zakończonym kwartale udzielania świadczeń można się starać o refundację, ale mamy tą pewność. Zresztą my zawsze staraliśmy się mieć tych pacjentów więcej. Jeżeli tylko było miejsce, a miejsc mamy przygotowanych 20, więc jeżeli były osoby potrzebujące, nie zwracaliśmy tutaj bardzo uwagi na kontrakt, na wysokość tego kontraktu, czy 8-12 łóżek. Staraliśmy się nieść tą pomoc, żeby te osoby jednak znalazły to miejsce, tą opiekę, zwłaszcza, że w domach na przykład już nie mogły pozostać, a szpitale też już, że tak powiem, leczenie zakończały, więc staraliśmy się, żeby te miejsca były wykorzystywane w jak najlepszy sposób. Potrzeby pewnie są dużo większe, bo 20 łóżek nie jest to mało, ale nie jest też pewnie do potrzeb, które są, to nie jest też za dużo. W ostatnim czasie widzimy, że tak, są dni, kiedy się tworzy ta kolejka pacjentów do przyjęcia. Też jest to też takie ciężkie do określenia, bo czasem jest przyjęcie ustalone na dany dzień. Kwestie zdrowotne nie pozwalają pacjenta na przywiezienie. To są takie to problemy dnia codziennego, że tak powiem. Tak. Jak to wygląda? Jak osoba trafia do hospicjum? Co musi być spełnione? Jakie warunki? Hospicjum stacjonarne obejmują opieką pacjentów cierpiących na schorzenia określone przez ministra zdrowia. Także są to osoby chore na choroby nowotworowe, ale też niewydolność oddechową, kardiomiopatię, stwardnienie rozsiane, odleżyny takie, które już wymagają zabezpieczenia, w domu nie jest osoba, rodzina nie jest się w stanie zająć, więc te odleżyny 3-4 stopnia też wchodzą w grę. Każdy lekarz, który pracuje w ramach umowy z NFZ-em, może skierować do nas pacjenta do hospicjum. Wystarczy skierowanie, historia pacjenta, leczenie z tą historią przychodzi do nas od 7 do 15 codziennie, od poniedziałku do piątku i nasz lekarz, tutaj zespół decyduje o przyjęciu, jeżeli są te kwalifikacje, te jednostki zachowane, pacjent jest umawiany i przyjmowany. Czyli samo przyjęcie i już w tym hospicjum pacjent po skierowaniu pozostaje, tak? Zależy z jakim schorzeniem. Pozostaje. Teraz się troszeczkę tam też przepisy zmieniły, gdyż co 3 miesiące będziemy zobligowani do powtórnej oceny pacjenta zasadności przyjmowania. Hospicjum mówimy tu o okresie życia, tak? Ale nie chcę tu mówić o procentach. Są pacjenci, którzy opuszczają nasz oddział. Są kierowani do DPS-u. Także, tak to mu się mówi, nadzieja umiera ostatnia i to hospicjum to też życie. Nie można tak, bo osoby często przychodzące do hospicjum boją się tego. Że już nie wyjdą stamtąd. Tak. Także tutaj jest bardzo duża rola personelu pracującego, rodziny również. Wsparcia i uspokojenia tej osoby, żeby, bo ten spokój pacjenta jest najważniejszy. Wspomniała Pani tutaj właśnie o personelu. Czy ta kadra jest już wystarczająca? Czy jeszcze macie potrzeby zatrudnienia kogoś? Praca w hospicjum jest ciężką pracą ze względu na obciążenie takie psychiczne. Tak? Nie każda osoba, która pracuje, ma doświadczenie pracy w zawodzie, na tym samym stanowisku, na innym oddziale, do nas przychodząc zdarza się czasem i jest szok. To widzimy.
Jeżeli chodzi o kadrę, no to wiadomo, jak w całej służbie zdrowia braki są, zwłaszcza lekarzy tutaj, tak. Brakuje lekarzy, którzy chcieliby też pracować z pacjentami terminalnie chorymi. Jakoś inne specjalizacje są dla nich bardziej atrakcyjne. No ale hospicjum to też nie tylko lekarze, nie tylko pielęgniarki, ale i cały zespół wspierający, też bardzo ważny, bo i fizjoterapeuta. Też podziwiam pracę, bo praca znalezienie fizjoterapeuty do pracy z osobami, które są na oddziale, to też jest ciężkie, ponieważ no, chętnie by pracowali w innym miejscu, gdzie jest miło, fajnie i przyjemnie. Tutaj osoby czasem przebywają kilka miesięcy, jednak jakieś tam w relacje się wchodzi, więc no, jest to ciężka praca. Zarówno dla fizjoterapeuty, dla psychologa ogromne zadanie, bo i wspieranie pacjenta i rodziny często mają jakiś problem, tak, z pogodzeniem się z sytuacją, czy opiekun medyczny. No, na pewno osoby pracujące w takim miejscu mają przed sobą bardzo duże wyzwania. Muszą mieć no, nie tylko nie tylko kwalifikacje, tak, ale i predyspozycje i podejście do pacjenta, empatia. No, staramy się zwracać na to uwagę mocno, żeby wiadomo, każdy może mieć gorszy dzień i ta osoba z personelu, ale no, staramy się, żeby jednak podchodzić do pacjenta z empatią. Co się zmieniło na przestrzeni tych 10 lat? Na pewno się zmieniła rzeczywistość na zewnątrz. Przyszliśmy COVID, to też było jakieś dla nas wyzwanie. Zmieniają się ciągle przepisy, wzrasta też zainteresowanie. W obecnej sytuacji widzimy, że wzrosła tutaj jakby zainteresowanie przyjęciem do hospicjum. Choroby nowotworowe jednak tutaj pokazują. Długo trzeba czekać na łóżko? To bardzo zależy od sytuacji, naprawdę. Czasem pacjent jest umawiany za tydzień, dwa, a czasem za dwa dni zostaje przyjęty, bo miejsce się zwalnia. My w tym momencie nie jesteśmy w stanie określić, kiedy to miejsce się zwolni, tak? To naprawdę jest sytuacja bardzo rotacyjna i taka niepewna. Czego Wam życzyć z okazji jubileuszu? Żebyśmy się dalej rozwijali, żeby ten pacjent był nadal tym na pierwszym miejscu, żeby każda osoba pracująca w hospicjum tego pacjenta miała na pierwszym miejscu i podchodziła do niego jak do osoby z bliskiej rodziny. Tego życzę wszystkim pracownikom, żeby czerpali z tej pracy energię do działania i sił. My również tego życzymy i gratulujemy jubileuszu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.